8 czerwca na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie zorganizowany został 9. Mazowiecki Turniej Bocze Olimpiad Specjalnych. Spotkanie rozpoczęła dyrektor placówki Anna Grzesik. Witam wszystkich zawodników, trenerów, a w szczególności pana naczelnika edukacji, zdrowia i sportu Starostwa Powiatowego Kozienice. Witam całą społeczność naszego ośrodka. Życzę wam wszystkim sukcesów, jak najlepszych miejsc. Myślę, że jesteście już wyróżnieni, będąc tutaj jako zawodnicy tego turnieju. Przy akompaniamencie hymnu Olimpiad Specjalnych wychowankowie ośrodka Karolina Jasik, Damian Cieśla, Karol Starzyk oraz Karol Gorzkowski uroczyście umieścili flagę Olimpiad Specjalnych na maszcie. Pragnę zwyciężyć. A jeśli nie będę mógł zwyciężyć? Niech będę dzielny w swym wysiłku. Niech będę dzielny w swym wysiłku. Patronat honorowy nad zawodami objął starosta kozienicki Andrzej Jung, w imieniu którego list okolicznościowy przeczytał Janusz Patkowski, naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu. Na boisku wielofunkcyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie turniej bocze Olimpiad Specjalnych organizowany jest już po raz 7. To wielka radość i zaszczyt móc gościć w powiecie kozienickim młodych, pełnych energii i zaangażowania sportowców i trenerów Olimpiad Specjalnych z całego Mazowsza. Każdego roku swoją sportową podstawę udowadniacie prawdziwość słów przysięgi, która zawsze rozbrzmiewa przed zawodami Olimpiad Specjalnych. Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku. Wierzę, iż tegoroczne rozgrywki bocze dostarczą wam wiele satysfakcji z osiągniętych wyników oraz dużo radości i uśmiechu. Niech ten czas spędzony w gronie przyjaciół z innych placówek na długo pozostanie w waszych sercach. Podpisał starosta powiatu kozienickiego, pan Andrzej Jung. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Anna Grzesik, dyrektor Specjalnego Ośrodka w Opactwie. Jeszcze raz wszystkim zawodnikom życzę zdrowego współzawodnictwa, miłych wrażeń, fajnej zabawy. Szanowni Państwo, 9. Mazowiecki Turniej Bocze uważam za otwarty. W tegorocznych rozgrywkach bocze wzięło udział 8 drużyn. Dom z Warszawy, Eskimosi z Piastowa, Fiszor z Gaju, Ignasie z Ignacowa, Odrębna z Warszawy, Sokół z Grójca, Tęcza z Radomia oraz przedstawiciele gospodarzy zespół Szarotka z Opactwa. Większość zawodników naprawdę prezentuje bardzo fajny poziom. Olimpiady specjalne to jest sport, w którym mogą znaleźć się wszyscy, prawda? I ten najsłabszy, i ten najlepszy. Dla niego zawsze znajdziemy miejsce, odpowiednią grupę, zawsze znajdziemy odpowiedniego zawodnika, z którym będzie rywalizował na równym sobie poziomie. Dlatego wcześniej są prowadzone w klubach sprawdziane umiejętności. Trenerzy przysyłają ich wyniki i na podstawie tych wyników później tworzymy grupy, żeby ci zawodnicy grali w zbliżonych sobie grupach. Co roku startujemy tak samo w zawodach rangi ogólnopolskiej. Polskiej. Zdarzyło się tak samo, że byliśmy na zawodach rangi europejskiej. Mieliśmy zawodnika, który przywiózł nam z Włoch złote medale, więc tak jakby z kolebki bocze, bo Włochy, no to wiadomo, tam się to narodziło. Grają, sprawiają tę coraz większą frajdę. To cieszy, prawda? Jedziemy na zawody ogólnopolskie, tak samo nie zostajemy nigdzie z tyłu. Tak samo gramy w tych, nazwijmy to, dosyć silnych albo najsilniejszych grupach i przywozimy stamtąd medale. Niepowtarzalna atmosfera turnieju każdego roku przyciąga coraz większą grupę uczestników. Ja już dzisiaj mówiłem do koleżanek, że na 10 będzie Bajmy i Beata, nie? No bo to będzie 10 już za rok i tak sobie obiecujemy, że będzie chyba troszeczkę inaczej. Będzie bardziej może hucznie, bo to taki 10, fajnie, że dotrwaliśmy. Taki mały ośrodek, a robi naprawdę fajną imprezę, bo przyjeżdża coraz więcej ekip, coraz więcej zespołów. Ludzie fajnie się tu czują, bo jak przyjeżdżają, to każdy to z Opactwa później fajnie wspomina nie tylko z gier, ale tego pikniku, który się dzieje później za płotem. Każdy chce tu do nas przyjeżdżać, czy tu, czy do Kozienic, kiedy robimy turniej badmintona, tak samo każdy do nas chętnie przyjeżdża, bo jest inaczej. Na żadnym turnieju nie ma tak, że trenerzy, zawodnicy są goszczeni, że stoły są zastawiane. To wszystko tak samo tworzy otoczkę tego turnieju. Zawodnicy Olimpiad Specjalnych zawsze walczą o zwycięstwo i robią to nie dla nagród czy medali, ale dla samej radości z wygranej i przełamania własnych słabości.
Dzisiaj macie turniej bocze. Od dawna grasz w bocze? Drugi rok. Drugi rok. Czy uważasz, że to jest fajna dyscyplina? Fajna. A masz jakieś sukcesy albo twoi koledzy z ośrodka? No trochę mają sukcesów, ja tak samo. A dużo ćwiczycie, żeby być tak dobrze? Tak, ćwiczymy dużo. Lubisz takie treningi? Lubię, bo są fajne. Bo można w piłkę potrenować, można potrenować w bocze, czy badmintona. No w tamtym roku grałem w tenis, ale mi nie wychodziło. Dlatego się wypisałem na bocze, bo to jest fajna gra. Układając te grupy startowe, staraliśmy się, żeby te grupy były mimo wszystko dosyć małe, bo kierowaliśmy się czymś takim, żeby ten zawodnik każdy dostał medal. I tak jak w tamtym roku grup startowych było 17, w tym roku po konsultacjach wcześniejszych z władzami naszego komitetu regionalnego, z kolegami trenerami, przyjęliśmy tak, że gramy tylko 7 grupami startowymi, więc podczas turnieju będzie tylko 7 dekoracji, będzie tylko 7 złotych medali. Nasze podium składa się z 8 stopni. W olimpiadach specjalnych grupy startowe od 3 do 8 zawodników. Grupa startowa może być składać się maksymalnie z 8 zawodników i my przyjęliśmy w tym roku tą regułę, że 8 zawodników rywalizuje między sobą podczas tego turnieju. A więc staną na stopniach od 1 do 8. Pierwszych 3 dostanie medale, oczywiście złoty, srebrny i brązowy. Ci szczęśliwcy zapewne pojadą w przyszłym roku na Igrzyska Ogólnopolskie do Katowic. Prawdopodobnie taki będziemy mieli limit, że wszyscy, którzy wygrają, będą mieli szansę reprezentować nasz oddział w przyszłym roku w Katowicach na zawodach ogólnopolskich, a później, kto wie, może w Abu Dhabi na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w Emiratach Arabskich. 9. Mazowiecki Turniej Bocze Olimpiad Specjalnych Opactwo 2017 był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.